Dobry wieczór. Trwają obrady zwołane na terenie Nikozji, w których uczestniczą dowódcy Anamuram oraz Siras. Z pierwszych i nieoficjalnych informacji wynika, iż oba te państwa za wszelką cenę chcą uzyskać wyłączność na wydobycie Asinusa w naszym rejonie. Obrady odbywają się za zamkniętymi drzwiami, jednakże sądząc po nastawieniu osób, które opuszczają salę, sytuacja wydaje się napięta. Najprawdopodobniej oba mocarstwa za wszelką cenę będą starać się o przejęcie z tych złóż. Konferencja prasowa z godziny 19 została odwołana. Wszyscy czekają z niecierpliwością na informacje. Natomiast na terenie naszego kraju nadal odnajdywane są kolejne złoża tego cennego minerału. Anna Nowak, Nikozja TV.